Cześć, witajcie, tu znowu Gimper. To jest kolejny odcinek poważnych map do Sirius Sama 3, tym razem z mapką Last Stand. I razem ze mną są Mr. Jagged. Witam. Oraz Dragon. Cześć, czołem oraz Łowciem. No, dzień dobry, także sobie tutaj zaczynamy kolejną mapkę, która jest tym razem taka bardziej tradycyjna. Jagged, day ready. Tym razem taka bardziej tradycyjna, z tym, że ciekawostka, mamy tutaj NPC-ów, którzy będą nam pomagać. I jeszcze lepsza ciekawostka, mamy tutaj muzyczkę z Sirius Sama 2. I mamy Dragona dmuchającego prosto w mikrofon. Właśnie miałem to mówić. O, sorry. Tak słyszę. Teraz jest... I z tego co słyszałem, co Jagged mówił, to mapka troszkę zamula później, tak? No, bo jest coraz więcej wrogów i już silnik nie ogarnia. No, rozumiem, no mi na razie 30 klatków trzyma na Full HD, także mam nadzieję, że będzie no, dobrze. Tak samo, no, czyli będzie gorzej, zobaczysz. No bo to są ci NPC-owie. Słychać mnie w ogóle? Słychać cię, słychać. Tu jest snajperka, jakby ktoś byłby zainteresowany. A no właśnie wiem, lecę po nią. Fajna jest ta muzyczka. Podoba mi się strasznie, no. W serio, samie dwa jedyne co było dobre, to soundtrack. Prawda. Niestety, no. Ta gra była taka głupia. O, i się rozkręciło już. Na stronę ja będę bronił drugiej. Sandwail do mnie leci, Boże. Jak to Sandwail do ciebie leci? Po! Zeżar cię, gdzie ty poleciałeś w ogóle? Zapomniałem, że w pierwszej wersji tej mapki nie było w ogóle Sandwaila, teraz jest. Hamsko. Czy to jest jakaś inna broń oprócz snajperki dostępna? Czy dopiero jak te boty popadają, to z nich będziemy nie, mieć? Nie, będą podchodzili żołnierzyki z broniami poszczególnymi. Aha, rozumiem. To dosyć ciekawe rozwiązanie. Ten jacket z drugiej strony może leć, okej? Okay? No, dobra. Że niestety te NPC pomagające są tak niesamowicie celne, jak widzisz. No właśnie widzę, że one tak średnio tutaj sobie radzą. O. O. Nie mam jak unikać pocisków tego gówna. Fajny ten biomek jest. Nie, no ja się cofam, poczekam aż te żołnierzyki z broń mi podejdą. Ale a... przecież oni nadal będą ty ich powyzabijały, więc to trochę tak. No ale co ja z samym pistolecikiem ci tu zrobię? Kurde, został mi też pistolecik. To jest Hellfire, które pewnie też gówno robi. A to jak gdzieś nie, wybiegnę, to nie będzie ten niczego? Nie. Tu nie ma Sandwaila? O, jest ten. Jest, ale nie tak blisko chyba. Aha, rozumiem. Tu jakaś brońka też jest, widzę. Assault Rifle. Dobra. To jest taki... Dragon, proszę cię, przycisz głośniki, bo słyszę sam siebie. Powiedz coś. Halo, halo? No już jest okej. Okay. Halo, halo Mietku, halo, halo Franku. Halo, halo Franku? Mów się cały czas, bo ja was ledwo co słyszę w sumie. Naprawdę? O, powiedz coś teraz. No teraz coś mówię. Halo, halo Franku. Halo, halo Mietku. Wow. Halo, halo Czesiek. Halo, halo Dragon. No, no halo Gimper. Halo, halo Gimper, halo, halo Jagged, jak tam u ciebie po drugiej stronie mapki? Halo, halo, bardzo dobrze. Halo, halo, bez odbioru. Jak już jesteśmy w takich żołnierskich klimatach, że tam... Fucking shit. Oho, no to się zaczyna fajnie. No to się zaczyna, bo mogłeś mu zesleć kamera. Właśnie chcę to zrobić. No, umieraj. Na ciebie nie zwraca uwagi, czy co? No nie wiem, olał mnie, do Jaggeda sobie leciał. O kurde, o laser gun. Wow, co to za gość, a z laser gunem jakiś. No. One są całkiem wytrzymałe te modelce. Wow. Fuck. Dobra, idę zmienić broń od nich. O, przydałoby się. O, tyk, fucking shit. Pomożesz tyk mi tu po tej stronie, bo ja tu sobie nie daję rady. Już idę. To tak konkret. Gorzej oni wezmą wtedy drugą stronę. A no, możliwe. Źle, dobra, źle, ja źle, padam, padam. O! Padam, no padłem. Gimper was kicked by a shotgunner. Trudne to dosyć. Podoba mi się w ogóle pomysł na tą mapę. Jest całkiem szczegółowa. Jest zajebisty pomysł na to, bo broń się zdobywa z czasem. O. Bo wypadają z tych gościów i jest muzyczka jeszcze zajebista. No, mapka o dla mnie na razie mega pozytywna. Przestaniesz tak myśleć, jak zobaczysz potwory, które są zrobione całkowicie nowe. Nie, że jakieś tam nowe wariancje, tylko całkowicie nowe potwory. Ale one to na mają tej mapie? Słabe modele, niestety. Aha. Wow. Pewnie pamiętasz później leczą, Jagged? Co? Pamiętam. Niebieskie kulki. No, ja nie pamiętam, są takie wkurzające. Ha, ja widziałem to na screenshotach. Ale to nie to samo co na żywo. Oj. Tak, to jest katastrofa te kuleczki. No. Jagged tu widzę się trzyma. Ale mimo wszystko na początek mogliby shotguna i assault rifle dać. No. Czy w ramach tego są te... A Dragona nie ma? Mhm. Dragon, a czemu ciebie nie było? On zginął, bo wyszedł do przodu i sam. Jagged, widzisz ten gość tam na horyzoncie, co przeleciał go, zeżarł.
No bo w poprzedniej wersji mapki w ogóle nie było Sandwaila. Myślałem, że w ogóle zrezygnował z tego pomysłu, albo jest trochę dalej. Wiecie, co mi się nie podoba strasznie? Że jak się ogląda na spekcie, to nie ma muzyczki. Wow, a te czarne mechanoidy, to co to jest? Wow! Czarne? A nie, to są niebieskie, sorry. Tak to wyglądało jak czarne przez chwilę. A się zastanawiam, o który... No, Jagueda mi troszkę tutaj laguje, ale nie źle. No, już się, już zwalnię. I cała magia tej mapy. Samo. Czyli złość optymalizacji. Ano. Ta optymalizacja tak jest straszna, polecą, ale fajnie to jest, że ten, że oni z każdym patchem optymalizację poprawią. O nie, ja tych helikopterów tak kurde nienawidzę, to jest taki zły przeciwnik. A w ogóle jaka nazwa? Technopoli. Techno, to powinno się nazywać techno zjebane gówno. Techno. Dobra, nie biegaj, bo muszę do takiego moda, że nalecą mi zamiast to techno. Ojojoj. Tak będziesz latał, będziesz te armorki tutaj zbierał cały czas w końcu? Naprawdę to niesamowity materiał z tego. No niesamowicie interesujący. Mam 20 klatków. No co ty, ja też. Technopolipy tam z góry strzelają. O. Wow, ile tych gnarów tutaj. Młotkiem je mości panowie. No właśnie, czekaj. Młoteczek. O tu. Ale prawym przyciskiem, prawy jest mocniejszy. Aha. Jak jest ich tak dużo. Dobra, o Jezu. O kurwa, ale żeś się tutaj wkopał. O. Ginę! Ginę jeszcze, powoli. Jeszcze żyjesz. Nie no, bez muzyczki to jest nie to samo. To jest nie ta sama gra bez muzyki. Taka prawda. Zarejestruj się na Serious Zone, jeżeli jeszcze nie masz tam konta, no i zaproponuj, żeby w patchu dodali. Kto im przegląda Serious Zone? Proszę cię, oni tam mają konta wszyscy. Kurde, i głupi ten. Wow, dobra, chyba umrzesz. O, ale cię rakietą strzeli. O. Dobra, zaczynamy zaraz jeszcze raz. Czyli ogólnie to nie wiem, moje wrażenia bardzo pozytywne, nie wiem jak wasze. Gdyby nie optymalizacja, to ta mapa byłaby ogólnie świetna. No. Trochę za szybko te potworki lecą, a za dużo ich naraz napaćkanych i przez to nagle 20 klatek nie wiadomo skąd. Tak, to prawda. No i tak jak mówię, zamiast tych botów mimo wszystko na start mogliby dać jak shotguna przynajmniej i assault rifle. I jak macie lagi? Nie, u mnie jest okej. Okay. Spoko. No, to dobrze. To dobrze. No to dobrze. Ojeje. Okej, starting in 5, 4, 3, 2, 1. Ogólnie fajnie jest to w Serious Zone 3 przecinek 5, że można jeszcze gadać podczas ładowania mapki. Ano, prawda. Bo tak to w tym Netflixie siedziałeś i nawet nie wiedziałeś, czy się z serwera wywaliło, czy nie, bo czasem też tak bywało. Ale teraz tak dziwnie, tak gra płynnie chodzi. Najpierw chodźcie po tą snajperkę. Aha. Gdzie jest snajpera? Dun, tutaj. Ta muzyczka jest świetna po prostu. No, prawda. Tak jak mówiłem, Sirius sam bez muzyki to jest nie ta sama gra. Dobra, ja płynę prawej, a wy spróbujcie lewej, co? To może no, idź Jagged na lewo, my tu z Dragonem ogarniamy. Dobra. Tam nie ma broniek żadnych jak wyjdziemy? Przydałyby się. Jeszcze Sandwail nie leci. No to strasznie szybko leci, zobacz, on już tutaj zacznie lecieć chyba. Chyba za fragmenty tych budynków. Dobra, nie będę ryzykować, bo znowu będzie tak jak przedtem. A no, cofnij. Natomiast są bardzo daleko te potworki się respią, zauważyłeś? Strasznie, dobiegną za nim, co? Prawda. Prawda. Nie da się skoczyć na ten budynek? Nie da rady. To jest złe, że ta snajperka ma tak mało tej... No i trzeba latać cały czas. Sandwail. Fajnie tak Sandwaila zrobili, ciekawy pomysł ogólnie na to, żeby nie było niewidzialnych ścianek. Prawda, pomysł genialny. Znaczy w serio, w samym pierwszym to było zrobione tak, że albo cię teleportowało chamsko. Tak. Ale przecież te miejsca były magiczne i tak dalej, czy tam te technologia syriańska, to wcale mnie to nie dziwi. Albo słońce cię spalało, co wcale też nie było takim głupim rozwiązaniem. Prawda, lepsze niż po prostu niewidzialna ściana. No. No kurde, niepotrzebnie tych... Dobra, tych żołnierzy może nie ubijajmy na odległość. Jak tam sobie, Jagged, radzisz? No jak na razie okej, ale już coraz więcej ich było. Pójdę ci pomóc. Jagged, jakbyś chciał pomóc, to mów. Dobra, Spoko, to poradzę, ja bym sobie nie poradził. A bo u niego już mechanoidy lecą. Idę pomału po ammo. No tam z tej strony lecą, leci trochę więcej potwórków. Leć po ammo, ja tutaj będę ten. Dobra. Mam shotguna, jest git. Te pomocne NPC są pomocne. Tak średnio, ale zawsze coś. Idę. Idziesz już? Dobra, ja polecę po snajperkę w tym czasie. Dobra. Amunicję.
Naprawdę przyjemnie to jest i strasznie dużej kooperacji tutaj to wymaga, muszę wam powiedzieć, ta mapka. O. To czuć po prostu. Witam cię, Dragonie. Chodziła kooperacja, a nie taki w sumie... A nie taki, że każda tak... Ej, gdzieś tu potwory wbiły. Moment. No ja słyszę coś takiego. Ale ja dostałem, tutaj będąc w środku, coś do mnie. Damet chyba to stamtąd gdzieś. Kurde, gin. O Jezu, aś przystąpi. Ja się trochę schowam, bo teraz lecą same hitscanowe przeciwniki, więc... Poczekam sobie, aż oni tutaj troszeczkę podejdą, żeby nie sandwich po prostu. A powiedz mi, Dragonie, co my mamy zrobić z tymi technopolipami? Z rakietnicy i... Zastrzelić! Ale z rakietnicy my tego w życiu nie trafimy, to jest takie wredne gówno. Chociaż nie, jak jest w sumie na wielu graczy, to jest w miarę jeszcze. Skąd to o, do mnie? O, już wiemy chyba co, ale spoko, daję radę. Albo bocik po mnie strzela, albo nie wiem, co się dzieje się. Nie co wiesz, się stało się? Co się stało się? Dobra, wracam. Się tam... Albo coś, coś do mnie strzela, nie wiem skąd, bo się zbugowało. Ano? Coś do mnie tam, może się bocik zbugował i do mnie strzela. Nie, one nie powinny do ciebie strzelać pod żadnym pozorem, nawet jakby się gra zbugowała, nie ma opcji. No bo coś do mnie strzela, chyba że coś jest w środku bazy i do mnie pruje, no nie wiem. Ja tam cały czas słyszę jakiegoś potworka. W środku. No, no. O Jezu. Tu jest ewidentnie gdzieś, ale no ja nie wiem jak to działa. Dobra, potrzebujesz pomocy trochę. No ja tu jestem cały czas. Też bym się nie obraził, jakbym jakąś pomoc dostał. Boże, bez Sandwayla ta mapa była o wiele lepsza. Trzeba sobie wychodzić i zbierać po nich amunicję, a teraz to tak biednie. No prawda, trzeba czekać aż podejdą tutaj do środka. Wow, no tu się robi, zaczyna robić powoli hardcore. No. U mnie też, u mnie już wbili. O, kolejne bociki przyleciały chyba na pomoc. Dobra, idę ci pomóc, Dragon, troszkę. Dobra, ja tu sobie tam radę ogarnąć. Kurde mać. Jacket ma o tyle lepiej, że jest hostem. Ano, prawda. O, Sandwell jak tu blisko przyleciał. Wow, ile tu masz broni? No właśnie, to tego trochę tak się boję po nią wyjść, bo przede wszystkim te hitscany pieprzone. Aha. Coś w stylu shotgunery tych... Kurde, oni już się wdarli tu. Technopolip leci. Boże, technopolipy, no proszę, te helikoptery są złe. Napierdzielam tam Jagged, pomagam ci. No. Ja staram się tego technopolipa trochę zabawić. On do mnie wow, napierdziela wow. Chyba. Nie no, z rakietnicy go nie uszczelisz, proszę. Dobra, cię. Idę, ammo. Już jest... raz go trafiłem. To jest niewykonalne. No i koniec, skończyła mi się amunicja. Dlatego przeciwnika to tylko dwa są... Znaczy powiem ci tak, on musi się zalokować na jednym z graczy i wtedy pozostała dwójka go napierdziela. Wow. To jest dla mnie taktyka no. Na nich. Strategia na kooperację, aczkolwiek... Kurde. O, umrę. Nie umieraj. Nie daj się. Nie daj się trafić, ty mały, wredny. Cię no może nie taki mały. A, dostał raz. Ale raz to niestety za mało, żeby go zdjąć. Myślałem, że ty o mnie mówisz. Nie daj się i daj się trafić, ty mały, wredny. No, Mudżynku. Mudżynku, wy, małe... Agnery. Jednego technopolipa chyba zdjąłem, nie jestem pewien. Tak, padł. Chyba, że gdzieś poleciał i go nie widzę. Co on tu robi? Dwa się zbliżają. Dobra, jeden zdjęty. Ale lecą kolejne dwa, tak? No wiem, a no wiem, że lecą. Dobra, zalokował się na mnie, strzelać w niego, strzelać. Gdzie się zalokował? Który? Tu. Czekaj, zaraz będę miał... Nie, on się na mnie zalokował, ale ja go zabijam. O, fucking shit, no nie trafia go nic, ja pierdolę. Mam wyrzut, nie. Już. Nie mam zdrowia, moment, muszę się gdzieś tam schować. Fucking shit. No stójże. O, dobra, no. Kurde. Gdzie tu zdrówko jest? Tam. I pancerzyki. Jezu, nie, uciekajmy stąd. Weź, te technopolipy są naprawdę cholernie złe. No. To są takie przedłużacze czasu, takich nie lubię. Ała. Też prawda. Kurde, co mnie tu tak ładuje? Co mnie znowu szturka? Technopolipy gdzie na plecach napierdzielają? Widzę. Coś mi na plecach. O, wow, to są gnary. Kurde, oho. Dobra, ładuję technopolipa. O. Aha, dzięki za info, naprawdę. Gimper wylazł. Kurde, zaraz ginę, no ginę. Ała, życie. To jest dobra, poczekaj, ja tu muszę jakoś ogarnąć i zaraz też pobiegnę do tego techno. O, Jezu. I tu jest za dużo, to nie ma szans, sorry. No. Do budynku się można jakiegoś skampić, kurde. Chodź, Jagę, do budynku. All Man, mówicie coś ten podtytuł. Opa, idę. To w ogóle nie pasuje, szczególnie po wprowadzeniu aż tylu tych przeciwników. Czekaj, muszę z drugiej strony. No widzę, Jagged, że jesteś z drugiej strony. Oj. Ale mi gra zmuliła.
Arachnoidy już nerwiały w pierwszym i drugim starcie, a jeszcze teraz zawalili jednego jako prawie że bossa i o. Ano? Takie to hitscanowe. O. To jest bardzo, bardzo niedobre te hitscany. 21 klatków mam. No, ja to samo, ała. Oj, Gimper umrzy. Co, co, żadne umrzy. Gimperałkę jest przetrwałkę. Gimperałkę przetrwałkę technopolipkę. Wow, 8% zdrowia. Przetrwałkę technopolipkę. A może nie takie przetrwałkę. Technopolipkę. Technopipkę. Tu jest Devastator w ogóle, what the fuck? On się dopiero potem respi. Ano? Z Devastatorem chyba helikoptery. Z Devastatorem to jest zupełnie inna rozmowa. Plus amunicja jest do niego, dużo, dużo. Nieskończoność. Z Devastatorem to jest inna rozmowa w ogóle. Znaczy rozmawiasz z Devastatorem. Ja zawsze rozmawiam. To mój najlepszy przyjaciel. Jo, z Mulda. Klatkozor. Klatkozor, 18 klatków, Boże. Poka slajdu. Jezusie Chrystusowy, umarłem. Chrystusowy. No dobra, to było na tyle. Mapka jest zajebista, muszę przyznać, także zachęcam was do pobrania. Tam w opisie jest link, to jest generalnie cała paczka tych mapek, które będziemy w najbliższych odcinkach robić, także zachęcam do pobrania. No i dzięki za oglądanie. Razem ze mną byli Mr. Jagged. Żegnam wszystkich. Oraz Dragon. Pa, pa. Do usłyszenia, cześć.